Dzień dobry, witam. Krzysztof Wimisz, witam Państwa i zapraszam na grę w ciemno. Witam publiczność w studiu, ale przede wszystkim naszych dzisiejszych graczy. W każdym odcinku naszego teleturnieju sprawdza się poetycka maksyma tam sięga, gdzie wzrok nie sięga, bo nasi uczestnicy nie wiedzą, o jakie stawki walczą, ale na tym kończy się poetyka gry w ciemno. Potem są już tylko czyste emocje. Państwo również u nas mogą wygrać pieniądze i to 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie ukazuje się zegar odliczający 30 sekund. A ja teraz pośród naszych graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam teraz Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście za pomocą przycisków wybrali prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Ilu posłów liczy polski Sejm? A. 260. B. 360. C. 460. D. 560. Prawidłowa odpowiedź to C, 460. Sprawdźmy, kto z Państwa tak odpowiedział. Mamy 20 prawidłowych odpowiedzi. I teraz przekonamy się, kto z Państwa odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gra z numerem 10. Zapraszam. Dzień dobry, witam. Proszę bardzo. Gdzie ten misioł zawędrował? Tak. Na szczęście. Tak, żeby nie wypadł. Proszę nam się przedstawić. Ja mam na imię Ela, przyjechałam z Bydgoszczy. Jestem studentką prawa administracyjnego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I kto pani towarzyszy? Mój chłopak Rafał. Witamy pana. Pan słuchaczy. Panie Elżbieto, możemy zaczynać grę? Możemy. Zaczynamy. Przed panią 50 ponumerowanych kopert. W każdej kopercie jest czek od 0 do 100 tysięcy złotych. No i niestety te dwa pechowe czeki, czyli tracę wszystko, tracę połowę. Proszę ich omijać. Ma już pani przygotowane jakieś szczęśliwe dla siebie liczby? Trzy są przygotowane, a dwie wymyślę zaraz. Dobrze, jeszcze pana Rafała zawiążemy na wszelki wypadek. I możemy zaczynać, proszę bardzo. 8, 12, 13. To są te szczęśliwe? Tak. 26 i 33. A co to ta ósemka? Ósemka liceum mojej siostry. Aha, to była 8, 12, 13, 26 i 33. Proszę o kopertę. Dziękuję. To żeby ten misia nie podpowiadał. Żeby nie podpowiadał, dobrze? Proszę. Żeby nie podpowiadał. No, nie będziesz podpowiadał. Nie. Dobrze. Mamy już koperty. Za chwilę przeczytam pytanie. Pani z kolei wybierze kopertę, o którą będzie pani grała. Ja przeczytam wtedy cztery warianty odpowiedzi. Jeżeli pani zdecyduje się na dobrą odpowiedź, koperta razem z czekiem w środku jest pani. A jeżeli na złą, własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Nie mogę się doczekać. Od zniszczenia? Zawsze chciałam to zrobić. Zniszczyć? Tak.
No którą? No to może 26. 26? Tak. Bez pytania? Nie, no z pytaniem najpierw zaryzykuję. Czekam na pytanie, dobrze. Oto pierwsze pytanie. Który polski ssak stał się symbolem notorycznego śpiocha? O którą kopertę będzie pani walczyła? Tak, jak powiedziałem, 26. Proszę. Warianty mamy takie. Jeleń, zając, suseł czy świstak? Myślę, że to będzie odpowiedź C. Suseł. Tak. Śpioch, suseł. No a co z tym świstakiem? A świstak niech sobie będzie. Zawija sreberka. Zawija sreberka. Odpowiedź C. Suseł. Proszę bardzo, tuż jest pani koperta. Dziękuję. Tutaj się dobrze, tak? Tak więc jedna zdobyta, 4 dla pani do wygrania. Czytam kolejne pytanie w grze. Który rosyjski pisarz zyskał przydomek Mędrzec z Jasnej Polany? Najpierw koperta. 13. Proszę bardzo. Bo tam zniszczymy zaraz. I mamy takie warianty. Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Maksym Gorki czy Mikołaj Gogol? Mędrzec z Jasnej Polany. Mhm. No wszyscy są mi znani, ale o tym przydomku nie słyszałam. No będę strzelała chyba. Rosyjski, Mędrzec z Jasnej Polany. Myślę, że to będzie C. Maksym Gorki. B. Lew Tołstoj. No. Mogę? Bo chciała pani, prawda, tak. Niszczyć. No to niszczmy. A był nazywany mędrycem z Jasnej Polany od nazwy majątku, w którym chętnie przebywał. 26 wygrana, jedna zniszczona. Mam dla pani jeszcze 3 koperty i 3 pytania w grze. Oto kolejne. Mieszanka przypraw z dużą zawartością kurkumy, popularna w kuchni indyjskiej, to... Która koperta? W kuchni indyjskiej... 12. Proszę bardzo. I teraz mamy takie warianty. Curry, chili, magenta czy cyjan? Magenta, cyjan, chili czy curry. Mm. Ojej, jakie pytanie. Znawałem się trochę na kuchni indyjskiej? Na kuchni w ogóle się nie znam. Z dużą zawartością kurkumy. Żebym ja wiedziała, co to jest ta kurkuma. No to pewnie to jest barwnik. Ale w kuchni indyjskiej... A niby... Nie, już co za dużo było. Weźmy kary. A. Weźmy kary. A. Tak? No nie, no. O, rzutem na taśmę, co? Tak. Proszę bardzo. 12 jest już pani. 2 koperty wygrane, 2 jeszcze do wzięcia. Czytam dla pani przedostatnie pytanie. Jak nazywano antykomunistyczną partyzantkę w Nikaragui? 8 czy 33? 8. Proszę. Provos, antis, fasciz czy kontras? Myślę, że to będzie odpowiedź w Nikaragui. Myślę, że to będzie odpowiedź D. Kontras. Od nazwy kontrrewolucja. Tak jest.
Proszę bardzo, to trzecia już koperta wygrana, bo jedną pani zniszczyła i za chwilę będzie pani walczyła o ostatnią swoją kopertę, kopertę z numerem 33. Ja tylko państwu przypomnę, że trwa konkurs, w którym ktoś z państwa dzisiaj wygra pieniądze, dokładnie 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, ale dokładnie w czasie, kiedy na ekranie pokazuje się zegar odmierzający 30 sekund. A ja czytam ostatnie pytanie dla pani Elżbiety. Proszę dokończyć przysłowie. Babie na zimę kożuch, a na lato... Dziecię. Bikini. Chusteczkę. Czy urlop? Tak, wszystkie cztery odpowiedzi są bardzo ciekawe. Ale przysłowie babie na zimę kożuch, a na lato... to nie znam. Ale jeśli kożuch na zimę, no to może będzie bikini na lato. Więc stawiam na B. Bardziej prorodzinnie. Dziecię. Dziecię, tak, odpowiedź A. Czyli do niszczarki. Do niszczarki 33, poproszę. Poproszę kopertę na środek. Plan wykonany kopertowy? Tak, miałam w planie zniszczyć jedną. W sumie nie wiem, czy dobrze, że zostały te trzy. Chce pani zniszczyć? Nie jeszcze. Chce je pani sprzedać? W sumie mogłabym je sprzedać. Siostra mi kazała zabrać te koperty bez względu na wszystko. No i ze względu też na to, że ja się targować po prostu nie umiem. Ale skoro są trzy koperty, no to już może zaproponowałabym stawkę, że sprzedałabym te koperty za 20 tysięcy. No to jak to pani mówi, że się pani nie umie targować? Ale 20 tysięcy... Mówi pani. Nie, 20 tysięcy to jest tylko taka wstępna i... Zresztą pan Krzysztof zobaczy. A teraz kontrpropozycja. Ale co zobaczy? No zobaczy, jak dalej pójdzie. Bo ja zbieram... No to zobaczymy, dobrze. Czy siostra miała rację, że nie umie się targować? Zobaczymy. Ale... 20 tysięcy to jest za te trzy koperty, chociaż kusi mnie, żeby je wziąć. Znając moje szczęście, to jest tam minus 100%. Czyli zjeść ciastko i mieć ciastko. Tak. W którejś jest minus 100%. W ósemce myślę, że nie ma. Tak przewiduję. W którejś musi być tyle, żeby starczyło na alusy dla mojego chłopaka do samochodu. Która? W dwunastce pewnie starczy. Aha, na aluksy, tak? Na aluksy, tak. W ogóle na cały, odpisuję mu cały samochód. Ja tu przyjechałam z tym celem. A w ogóle, to. A 26? 26... Tutaj stawiam... Właśnie ta 26 taka bezpłciowa, ona nic mi nie mówi. Ale... 26, tak? Bez jaj, tak? Kuperta. Bezpłciowa. Bezpłciowa, bez jaj, tak jakby, tak, no właśnie. A która z jajem? No 12 i 8 mi się podoba. 12 i 8. Zresztą 12 plus 8, 20, o właśnie, o to chodzi. I się zgadza nagle, tak? Tak. Proszę. No, tak, więc... Może bez targowania wezmę te koperty. No mówiłam, ja jestem kiepska, ja w ogóle jestem niezdecydowana w życiu. Rzadko robię, że tak wysoko idę. Po 1000 za każdą. Trzy tysiące w sumie. No 3000 jest. A to starczy na alusy? Słucham? Na alusy się pytam Rafała, czy starczy. No. Nie, odpisywanie całe, nie? Nie starczy. Mogłoby być więcej. A co to są za alusy? Alufelgi, tak? Alufelgi. Aha. No gdzie tam trójka to starczy, to ja pani powiem. No nie, no alusy też. No i mojemu tacie telewizor muszę kupić jeszcze. No, a mamie co? Mamie wystarczy moje szczęście. No, to trójka wystarczy i na lusy, i na telewizor. Telewizory teraz tanie, coraz tańsze. No, tak. Aby mogła jedno wziąć wtedy? Znaczy to 2000 jedna koperta, tak? Nie. Ile za wszystkie, pani Elżbieto? 19 tysięcy za wszystkie. 18. 18 tysięcy. Dobrze, pani 18, tak? Tak. A ja 4000.
Proszę. W ogóle tymi sumami, co oferujemy, są takie, no, takie dla mnie wirtualne, więc 18 tysięcy, to w sumie mogę się pobawić, no. 17 500. To może zrobimy taką szybką licytację, dobrze? No dobra, ale... Na zmianę. Mhm, szybką licytację. Czyli ja 17 500, pan? A ja mówię kwotę i pani mówi kwotę. Dobra. Tak szybko. Dobra. Proszę pani. 17. 4,5. Pani teraz, proszę bardzo. 15 tysięcy. 5 tysięcy. 5. Proszę, proszę, szybciutko. 12 tysięcy i biorę jedną kopertę. Za wszystkie 6. Proszę, proszę, szybciutko. 11 tysięcy i jedną kopertę biorę i wtedy i koniec. Nie ma mowy, 6 500 za wszystkie. Nie, to biorę. Pani szybko, kwota. Nie no. Kwota, kwota. A byłam 12. To. Było 12. No, no teraz. 11 950. Jaka kwota? A takich się nie uznaje. No, no, no proszę. 11 900. I jedna koperta. Ósemka tam, gdzie miało być minus 100%. Nie rozumiem. No tak, no bo tak jak mówię, przeciwieństwami, tak, tam gdzie myślę, że jest minus 100, a źle myślę... To pani to bierze, tak? Tak. No, myślę, że bym wtedy wzięła. No. Ja się zgubiłem, myślałem, że tak szybko będziemy lecieli. Co ja mówiłem już, bo nie pamiętam nawet. Pan mówił 25 tysięcy. Nie pamiętam właśnie tego. Nie było tak? A pani powiedziała co? Daję za darmo. Ja tak nie powiedziałam. Powiedziała pani, rezygnuję z kopert. Ja już nie wiem, co powiedziałam. No tak pani powiedziała. Ale to, no dobra. 26. Nie wiem, ta ósemka. Dobra. Chce pani tę ósemkę? No chcę ósemkę. Proszę bardzo, ósemka dla pani. Tak. I teraz rozmawiamy o tych dwóch kopertach. No, ta koperta i nie będziemy przedłużać. 8 tysięcy. 6500 za 3. Nie wiem, czy pani dobrze pamięta. Tak, ale ja taką kontrpropozycję tylko złożyłam i on może się zgodzić albo nie zgodzić. Widzę, że pan się nie zgadza. Tak, mogę się nie zgodzić i się właśnie nie zgadzam. Proszę zobaczyć dwunastkę najpierw. Ale to... Aha, to wtedy. I to już są moje koperty? Na razie są to pani koperty, prawda? Bo pani ich jeszcze nie sprzedała. Bo jak otworzę, to... Ale jeszcze aktualna jest licytacja. Ale jak otworzę, to już... To już... Aha, dobra, ja już nie będę. Proszę, otwierać, nie bać się. Co tam jest? 100 zł. 100 zł. Proszę z powrotem. Mówiłem 6500, tak? Tak. Teraz proponuję 5 za 3 koperty. No dobra. Zgodziła się pani? Tak. A ósemkę mogę wziąć też? Chce pani 5 tysięcy koperty numer 8? Tak. Ja proponuję 5 za 3. Czyli w zasadzie za 2 na te 100 zł otwarte jest już. A jak będzie tam więcej? W tej 26? Nie, no dobra. To wezmę te dwie koperty. Proszę otworzyć 26. Pani mówi, jak tam będzie więcej? 100 zł. 100 zł. Nie ma co chować już. Poproszę. Dwie mam otwarte, tak? No. Teraz proponuję już 3000. Za 3 koperty. Za 3 koperty. Dobra. Pan będzie zmniejszał i zmniejszał wtedy. W ogóle nic nie. Chce pani zobaczyć ósemkę? Czy 3000 wnieść do studia? No dobra, to 3000. 3000, tak? 4000. 3. No dobra, 3000. Proszę, 3000. Zdecydowała już pani? Czy biorę 3000, czy kopertę? Czy kopertę? Tak. Proszę cię, pomóż.
Pan pomoże. Bardzo trudny wybór. Zrobię to, co ty powiesz. Niech będzie te 3000. Tak? Pani powiedziała, zrobię, co ty powiesz, tak? Ja będę szczęśliwa, te 3000. Tak. Jeśli mówisz, że mam wziąć 3000, to nie wezmę 3000. No to wezmę 3000. Wie pani co? Rozmyśliłem się. Jeszcze mniej? Już wziąłem to. No dobrze, słucham. Już nic nie mówię. Koperta jest pani. Aha. A czy... Trzy oczywiście, koperty są pani. Aha. A mogę otworzyć, czy...? Chce pani zajrzeć, tak? Chcę, ale nie wiem. Czy woli pani te 3000? O Jezu. No dobra, wezmę już te koperty. Dobra, już nieistotne. Nieważne, ile tam jest. Dobra, wezmę koperty. Bardzo się cieszę, bo szkoda mi się zrobiło w ostatniej chwili tych 3000. Może pani wziąć kopertę. Dziękuję. Chce pani zajrzeć coś w 8? No, zajrzę. To już i tak nie ma znaczenia, nie? Nie, chwileczkę. Czy pani woli sprzedać tę kopertę? Nie. No już wezmę, już biorę te koperty, dobra. Już wezmę te koperty. Mogę dać 3000 z powrotem. Nie, no na to. Nie, wezmę te koperty jednak chyba. Już naprawdę i tak jestem dodatkowo zestresowana. Już wezmę te koperty. To może się pani teraz, kolegi, poradzi. Skoro pan proponuje te koperty, weź koperty. No, chciałeś... 8. A na początku mówiłeś, tak, że... chciałaś 8. Weź 8 i te pozostałe 2 otwarte. Coś pan zmienny jest. No właśnie. No. Sytuacja taka. Jaka? Raz to tak, raz sytuacja. Tak. No. Już mi tak zaschło ust, także już wezmę te koperty. A jak tam jest minus 100? No to będzie 200. Aha, minus 100. To nie będzie nic. To nie będzie nic. Dobra, zamieni mi się z powrotem. No, aha. No dobra. Tak może być? No dobra. I to tak? Tak wtedy? Jak czy... Nie, to nie. Nie, nie. No, 3 za wszystkie. No dobra, dobra. Naprawdę, pić mi się chce. Rzeczywiście pani nie umie się targować, dobrze pani mówiła na początku. No. To prawda. To prawda. Oj, zgniotłam go. Biorę te 3000. 3000, nie? Dobra. Biorę 3000. Nie, ja nie dam 3000. Koperty są pani. Moje? Proszę wziąć 8. Wszystkie to jest 200 zł i ta 8. Tak? No dobra. Tak, oglądamy. Oglądamy. Ręka mi się części. Co tam może być? Wsadzę go tutaj. 5000. 5000. Dziękuję bardzo. Proszę nie chodzić na bazar ani do kasyna, dobrze? Moja mama to nie jest dla pani miejsce. Nie, to prawda. Gratuluję, wygrała pani u nas 5200 zł. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Państwo też mogą w naszym programie wygrać 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie ukazuje się zegar odmierzający 30 sekund. A ja teraz do gry zaproszę osobę, która jako druga odpowiedziała na moje wstępne pytanie. Gra z numerem 14, proszę bardzo. Witam panią, dzień dobry. Proszę bardzo. Chętnie byśmy panią odrobinę bliżej poznali. Nazywam się Małgorzata Smak, przyjechałam z Częstochowy. Jestem studentką 4. roku zarządzania inżynierii produkcji. Interesuję się sportem, głównie siatkówką, aikido. Trenowałam kiedyś te 2 sporty. Świetnie. Kto z panią przyjechał? Przyjechał ze mną mój chłopak Piotrek. Witamy pana, panie Piotrze. I co? Zaczynamy grę. Zasady takie same jak w pierwszej części.
Czy to będą jakieś znaczące numery dla pani szczęśliwe? Powiem szczerze, że przygotowałam sobie numery, ale już ich kompletnie nie pamiętam. Także zobaczymy. Zobaczymy. Może coś pani do głowy. Debiut w teleturnieju? Nie, pierwszy raz. Czyli debiut? Tak, debiut. Dobrze, jeszcze... Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Ja także. Jeszcze panu zawiążemy oczy. I już można. Proszę bardzo. 8. To jest? Miesiąc moich urodzin. Aha. 9. Dzień? Dzień urodzin mojego chłopaka. 12. To z kolei mój dzień urodzin. 14, tak jak moje stanowisko. Numer startowy. Tak. I jeszcze jedna, tak? Tak, jeszcze jedna. No to oczko. 21. I 21. Proszę o kopertę. I znowu kolejność gry, jeżeli chodzi o koperty i wybór wariantów. Wybór koperty jest taka sama jak w pierwszej części, to już nie będę przypominał. Od razu czytam dla pani pierwsze pytanie. Jak żartobliwie nazywamy przesłodzony napój lub gęsty syrop? Najpierw koperta. Numer 14. Numer 14, proszę bardzo. I mamy takie warianty. Ulepek, lura, cienkusz czy siuśki? Lura na pewno nie. Siuśki też nie, to mi się kojarzy ze słabą herbatą. Także to na pewno nie. Wydaje mi się, że to będzie odpowiedź A, ulepek. Oczywiście. Proszę bardzo, to jest już pani koperta, a ja mam jeszcze 4 dla pani do wygrania. Czytam kolejne pytanie w grze. Granice z którym państwem wyznacza Odra? O którą kopertę pani będzie teraz dzielnie walczyć? O 9. Proszę. I takie są warianty. Z Litwą, z Niemcami, z Czechami czy z Ukrainą? No tutaj nie mam wątpliwości. Czy jest to odpowiedź B, z Niemcami? Na pewno? Chyba tak. Momencik. Na pewno. Litwa po drugiej stronie, Czechy na południu, Ukraina też na wschodzie. Zostają Niemcy. Tak jest. Proszę bardzo, to jest już pani koperta, 9 tym razem. I jeszcze 3 są po mojej stronie stołu. Kolejne pytanie w grze. Dobrze idzie, prawda? No, lepiej niż się spodziewałam. Big Cyca pani słucha? No, znam niektóre piosenki, ale nie jestem ich fanką. Liderem zespołu Big Cyc jest... Która koperta? 12. Teraz się zmartwili. I mamy takie warianty. Sknera, Skiba, Świrus, Siara. Znaczy, wydaje mi się, że jest to na tyle popularny człowiek, który prowadzi wiele imprez, nie tylko jest liderem tego zespołu, ale prowadzi wiele imprez i myślę, że to będzie odpowiedź B, czyli chyba Krzysztof też ma na imię, ten pan. Krzysztof Skiba. Nie wiem, czy Krzysztof, ale odpowiedź B, Skiba. Krzysztof Skiba, bardzo dobrze. No proszę, pani zbiera te koperty, już 3, prawda? Dobrze liczę, 3 koperty tak. Są pani. Proszę przesunąć to na tamtą stronę stołu. 2 koperty jeszcze do wzięcia i czytam przedostatnie pytanie w dzisiejszej grze w ciemno. Jak brzmi nazwisko artysty, który w 1994 roku wydał album, gdy nam śpiewał Elvis Presley? Kojarzy mi się już, mogę odpowiedzieć bez wariantów, zobaczymy czy może będzie. Może pani najpierw koperta. Aha, to 21. I bardzo proszę, jeżeli, na próbę. Tak, jeżeli to jest polski artysta, to mi się kojarzy Elvis Presley tylko z Krzysztofem Krawczykiem. Zobaczymy czy będzie taka ewentualność. Mamy takie, Maciej Maleńczuk, Norbi, Krzysztof Krawczyk, Leroy. Aha, no i mamy problem, bo... Houston. Tak. Czy teraz jak między kim pani wybiera?
No nie wiem, zastanawiam się też nad Maleńczukiem. Na pewno nie Norbi i na pewno nie Leroy. Leroy to w ogóle mi się nie kojarzy z Elvisem Presleyem. Maciej Maleńczuk. On lubi takie stare klimaty. Chyba Grechuta śpiewał. Nie mówię, że Grechuta jest stary, ale na pewno... Że on taki przerabia, tak? Tak. Krzysztof Krawczyk z kolei ma taki... ma głos podobny do Elvisa Presleya. I to wiem, że dość często go naśladuje, więc postawię na odpowiedź C, Krzysztof Krawczyk. Bardzo dobrze. Krzysztof Krawczyk. Naprawdę, no chociaż... Proszę bardzo. Chociaż dla przyzwoitości by pani jedną przegrała, prawda? Nie ma mowy. Nie ma mowy? Nie ma mowy. Cztery koperty wygrane, jedna jeszcze do wzięcia. Za chwilę będzie pani Małgorzata grała ostatnią swoją kopertę. Kopertę z numerem 8. Który minerał wydobywany jest od wieków w okolicach Wieliczki? Złoto, ołów, węgiel, sól. No to chyba będę miała 5 kopert. Jest to odpowiedź D, sól. Oczywiście. Poproszę kopertę. Dziękuję bardzo. A na środek proszę. Aha, dobrze. Pani powiedziała dziękuję za co? Za te koperty. Aha, znaczy, ja bardzo dziękuję. Bo ja myślałem, że pani mówi dziękuję i wychodzi z tymi kopertami. Możemy tak się mówiła? Potargować, nie ma sprawy. Dobrze, to od pani zależy. Myślałem, że pani bierze kopertę, bo niektórzy mają taką koncepcję. Mhm. Też. W porządku. Czyli co, targujemy się? Oczywiście. Za ile mi pani je opchnie? To znaczy tak, przyjechałam tutaj, żeby nie dołączyć do grona bezrobotnych po studiach i żeby otworzyć swój własny biznes. W związku z czym potrzebny jest jakiś kapitał początkowy. Myślę, że za 5 kopert, przypuśćmy, że w jednej jest 0, w jednej 100 i w jednej jest 50, to i tak 50 tysięcy oczywiście, to i tak będzie mało, jak powiem 50 tysięcy za te 5 kopert. A jaki to biznes? Znaczy nie wiem, czy mogę tak publicznie. Znaczy chciałam otworzyć w Częstochowie, ponieważ u nas w Częstochowie nie ma profesjonalnych takich sklepów, sex shop chciałam otworzyć. A proszę. Nie ma. Zna się na tym pani dobrze? To znaczy, byłam u nas w sex shopie, kiedy chciałam kupić koleżance prezent na 18 i naprawdę nie ma tam dużego wyboru. To nie musiały być jakieś rzeczy takie bardzo wyszukane, ale na przykład dziewczyny mogłyby tam właśnie kupić ładną bieliznę, czy jakieś tego typu rzeczy. Ale zna się pani na tym biznesie? Jestem kobietą, więc chyba się znam. Jak się ktoś nie zna, może splajtować. No to będę miała pomoc. Tak? Tak. Profesjonalną? Oczywiście. Dobrze. Czyli tak, ile za te koperty? No 5 tych. 50 tysięcy? Tak. Za dużo? Za dużo. A jaka jest pana propozycja? Czy ja mam opuścić? Na razie żadnej. Na razie pan nie daje mi żadnej propozycji, tak? Czy ja się tylko obawiam, że tam może być minus 100%, bo minus 50 jeszcze przeboleję, ale minus 100 już chyba nie. To może ja opuszczę dużo, licząc na to, że pan dużo mi zaproponuje. Opuszczę o 10 tysięcy na 40. 40. Ja powiem pani, że łatwiej mi jest licytować, jak jest 5 kopert, no bo jest ta wtedy większa szansa na minus 100%. Ale też większa szansa jest na 100 tysięcy. Taka sama. Bo może być i 100 tysięcy, no i minus 100%. To była chyba najgorsza ewentualność. Wolałabym wygrać mniejszą kwotę, ale jednak coś wygrać. Czyli pani 40, tak? Tak. Za wszystkie koperty mogę dać 3 tysiące. Panie Krzysiu, oglądałam odcinki, w których za jedną kopertę dawał pan 5 tysięcy. Tu jest 5 kopert, więc myślę, że należy się po 5 tysięcy za każdą. Ale co w tamtej kopercie było? A nie pamiętam już dokładnie. Właśnie. Znaczy to ważne. To ważne. Właśnie to jest ważne. 3 tysiące. Za każdą? Nie, za wszystkie. Za wszystkie. Za wszystkie, za wszystkie tak. Na pewno 3 tysiące to jest za mało. Dobrze, opuszczę może do 40 tysięcy. Za wszystkie, ewentualnie 30 za 3. 4 tysiące za wszystkie.
A nie chciałby pan ode mnie kupić tylko części kopert? Mogę. Przypuśćmy... Jaki za jaką cenę? 8. Przypuśćmy za 2000. I? I 21 za 3000. Większa liczba, większa kwota, a resztę biorę. No tak, ale ja 4000 dawałem za wszystkie. Aha, no tak. To ja a nie pani chce 5 za 2 teraz. A chciałam najpierw 50 tysięcy, tak? Potem zeszłam do 30 przy tym, jak biorę 3 koperty. Czy jak panu sprzedaję? Ja już sama nie pamiętam, jak to było. Bo pani powiedziała 30 tysięcy ostatnio, tak, prawda? Tak, 30 tysięcy. A ja powiedziałem, daję 4 za wszystko. To jest stanowczo za mało. Chciałabym, żeby było chociaż jedno zero więcej. I ja myślę, że jak zejdę do 30, do 25, to będzie dobrze. Schodzę bardzo dużo. O 5 tysięcy. Najpierw zeszłam o 10 tysięcy, znowu 10, teraz o 5. Dobrze, to ja 1000 dołożę. Dziesięć tysięcy i koniec. To już jest jedno zero więcej i to jest najmniejsza kwota, na jaką mogę się zgodzić. Nawet jak tam będzie minus 100%, nie, po prostu nie zejdę poniżej 10 tysięcy, ponieważ jak będzie tam minus 100%, to i tak jak tutaj przyjechałam, nie miałam nic. Zobaczymy. Ja rozumiem, ale ja nie pójdę wyżej niż 5 tysięcy. Strasznie mnie kuszą te koperty. Którą by pani chciała zobaczyć? Która kusi najbardziej? 9. Proszę. I to moja jest już, tak? Wszystkie są pani. Mhm. 200 zł. 200 zł. Połóżmy z powrotem. Co pani na 5 tysięcy powie? A 5 tysięcy, jakbym wzięła jeszcze dla siebie jedną kopertę. I pan by ją wybrał. Ufam, że pan mi... Tą otwartą mogę pani dać. 200 zł. A 12? Tak, chciała pani 5 tysięcy i kopertę. No to się zgodzę na to. Ale 9, tak? No to otwartą. Co robić? Wziąłbym koperty. Ja wychodzę z założenia, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, ale lubię też ryzykować. I chyba wezmę koperty. Ma pani takie prawo. To biorę koperty. Chyba się zdecydowałam na kopertę. A nie pożałuje pani tych 5000, co można było dorzucić do biznesu? Co robię? Te 5000 zarobię. Nawet jak tam będzie minus 100%, to zarobię. A jak będzie minus 50, to będę miała już 100 zł na dobry początek. Wezmę kopertę. No tak, a ja proponuję 5000. Ale prawdopodobieństwo tego, że tam są wysokie kwoty, jest naprawdę duże. Tak samo jak prawdopodobieństwo, że jest minus 100 i minus 50. Ale ja myślę, że los mi sprzyja, skoro tutaj siedzę, więc chyba wezmę kopertę. Może zaproponuję coś jeszcze. Dobrze. No to słucham. Pani dam tą otwartą kopertę. Plus kopertę 14. Mhm. I 21. A te dwie koperty dla mnie? Za. I dam pani jeszcze 5 tysięcy. To już dobrze zaproponowałem. To już jest dobrze. Teraz panie Krzysiu, pan zakręcił mnie tak, że ja już nie wiem, jak się nazywam sama.
Bo chcę, żeby coś pani miała do biznesu do dołożenia. No a jak tam jest minus 100 i minus 50, to wtedy to 5 tysięcy zniknie, prawda? No to będzie o jeden sex shop mniej w Polsce. Zgodzić się? Ja bym się zgodził. Weź szybko pieniądze, schowaj to. Uciekniemy z pieniędzmi. Trzy koperty i 5 tysięcy dla mnie. Tak. Zgadzam się. Proszę o pieniądze. Zostawiamy tak, nie? Tak. Chyba, że zamienić. Nic nie kombinujemy. A jakieś zamiany ewentualne? Kopert? Czy te, co pan wybrał, zostają? Myśli pani? Myśli pan, że to jak w reklamie, że to dobre jest, tak? Dla mnie. A co, chce pani te dwie moje? A te dwie z powrotem swoje? 12 bym zamieniła na 21. A 8? 12, dzień moich urodzin. To właściwie data moich urodzin została. Mogę zamienić dwie na dwie. Nie, dobrze, niech zostanie tak, jak jest. Tak? Tak. Niech zostanie, tak. Proszę, oglądamy pani koperty, czy nie? Możemy obejrzeć. Którą? Jedna otwarta już. 14. 14, tak? Zostaje wszystko. Tak. Proszę. Tylko nie minus 100. Zero. Zero. Już nie ma co chować. I jeszcze pani wybrała jedną kopertę z numerem 21. Proszę. Sto złotych. Już na pewno wiemy, że wygrała pani 5100, prawda? Tak. To jest 200, 300, 5300, tak. Oglądamy te koperty, czy wrzucamy do niszczarki? Wrzucamy do niszczarki. Żebym nie żałowała potem. Bez oglądania? Tak. Zobaczę w telewizji. Pan też nie chce zobaczyć? Ja bym chętnie zobaczył. Wydaje mi się, że tam dużo jest w tych kopertach teraz. Zróbmy tak, żeby było napięcie dla państwa. Dobrze. Jedną z tych oglądamy, jedną niszczymy od razu. To tą, co chciałam, może obejrzmy. 12. To 8 niszczymy, proszę. A 12 otwieramy, proszę. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Kurczę. Pani wybór? Tak. Był i wygrała pani u nas 5300 zł. Gratuluję. O jeden sex shop więcej w Polsce. Jednak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeżeli państwo chcą spróbować swoich sił, zapraszamy do gry w ciemno. SMS o treści start pod numer 75 550. Do zobaczenia w następnym programie.